Ale to normalnie taka drukarka będzie drukować mięso? Z aspektem ekonomicznym. Podnoszony jest Ty też zupro. argument o wartości. Nie po bo to człowiek wynalazł ogień, żeby drukować sobie pieczone mięso. <laughs> Ty, ale my... Ty, a może całe jedzenie oniś kiedyś drukować? Był kiedyś taki film, pamiętam. Taki... Taka bajka dla dzieci niby, ale taka, że nie dla dzieci do końca. I pamiętam, że ludzkość tak podupadała w tym filmie, bo wynalazła drukarki, dzięki którym sobie drukowali całe jedzenie i tak ludzie tyli przez to, bo... Wiesz, tak żarli jak porypani. Ty, ale patrz. Skoro naukowcy są w stanie stworzyć mięso, w laboratorium, to czemu nie mogą, jeżeli tu chodzi o cierpienie zwierząt, cudnąć jakoś tych takich, żeby zwierzęta w ogóle bólu nie czuły? Rozumiesz mnie? W sensie nie będzie wtedy cierpienia, a nadal będą, rozumiesz czy nie? Parthetic! Aż dwie firmy uzyskały amerykańską akredytację na produkcję oraz sprzedaż mięsa z tkanek wyhodowanych no, ale w nie laboratorium. Miami, bo Są Good Meat. Czy powinniśmy to traktować jako przełom, czy może zagrożenie? Dla większości... Ludzie mu za darmo dom sprzątają? <śledzów> On na nich szoku, się stalowych, jakości mięsa jest szczególnej Dobra, zobacz, To zarówno element kulturowy, jak stanowi dla nas istotne narzędzie do pozostawania w wysokiej formie i dobrym zdrowiu. Tymczasem coraz częściej słyszymy o nadchodzącej ej, alternatywie weź, ja w postaci ej, sztucznie za, wyhodowanych tak, tkanek. Alternatywa ta sprzedawana nam jest pod płaszczem rozmaitych argumentów. Pierwsze skrzypce grają tu kwestie natury etycznej. Ty. Inne potencjalnie pozytywnego wpływu na środowisko. Ale to normalnie taka drukarka. No, gdzie drukować co też mięso? łączy się z aspektem ekonomicznym. Podnoszony jest Ty, też super. argument o wartościach odżywczych takiego mięsa, i jego wpływu na zdrowie konsumentów, a zaraz za nim walorów smakowych. W Ty, ale to ma sens? Ty, ale poczekaj, bo przecież takie gigantyczne pieniądze są na pewno. W produkcji mięsa, przecież są te gigantyczne fabryki tych krów, to już można fabryką nazwać, ile tego tam jest, przecież to wszystko by, to, to wszystko zamknął, jeżeli to będzie, chyba, że to te firmy w to inwestują, żeby na to przejść, no to inna sprawa wtedy. W pierwszym materiale, w oparciu o dostępne na tą chwilę dane, postaramy się krytycznym okiem spojrzeć na każdy z nich z osobna. Bill Gates się tym zajmuje? faktycznie mięso z gigantycznych metalowych kadzi jest realną szansą na cywilizacyjny progres? Zacznijmy od kwestii moralnych, przede wszystkim dlatego, że to właśnie tutaj toczą się najgłośniejsze dyskusje. Bo o ile nie jesteś bajecznie bogaty, to mięso, które trafia na twój talerz pochodzi z hodowli. W każdym kraju zasady chodzenia... czekaj, żeby tu nie, nie było są filmików. żadnych. Regulowane prawnie. To jest uregulowane pasz Opieki medycznej zwierząt i warunków Zaraz zobacz. A Unia Europejska może. Od, o, witam Coin to odpaliście akurat jak wracam do domu yy, witam cię Quinto, ale będę będę to jak wrócisz to sobie na spokojnie. No. Witam cię, witam witam serdecznie. Dzięki Rawo za 26 lat. ...że pochwalić Dziękuję się tu bardzo. jednym z najwyższych standardów na świecie. Są to natomiast świadome organizmy, których jedynym celem jest trafienie na nasze talerze. Na temat ciemnej strony produkcji mięsa nakręcono sporo świetnych reportaży. Osobiście mogę tu polecić film Krowa z 2021 roku reżyserii Andrzej Arnolda. Są oczywiście ekologiczne hodowle, wyjątkowo dbające o warunki zwierząt, ale też z drugiej strony, choćby USA daleko jest do europejskiego minimum. Natomiast niezależnie od tego, czy robi to na tobie jakiekolwiek wrażenie, argumentem za rozwojem technologii do sztucznej produkcji Ale mięsa jest panie, to, ty, to, że za jego sprawą mają Steka zniknąć tu dróg, jakiekolwiek ja? podziałem Zwierzęta nie będą musiały już wojna i spędzać dłużej. życia w dyskusyjnych warunkach, przez to spora część społeczeństwa będzie mogła je bez konsekwencji spożywać. Dla innych, tak jak dotychczas sposób, w którym pozyskuje się mięso, ma pozostać bez znaczenia. Dzięki siłom za na środek Dziękuję bardzo. Witam, witam. Poraczeń społeczeństwa będzie mogła je bez konsekwencji. Wygląda spożywać. jak poduszka od buta, Dla no innych, bo well done. tak jak dotychczas Gówno. sposób, w którym pozyskuje się mięso, ma pozostać bez znaczenia. Nie będę tu nikogo namawiać dobra, do nie żadnej ze stron. Przyjrzymy się na to. No bo to człowiek wynalazł ogień, żeby drukować sobie pieczone mięso. <laughs> ty, ale my ty, a może całe jedzenie oniś kiedyś drukować. Był kiedyś taki film, pamiętam. Taki, Taka bajka dla dzieci niby, ale taka że nie dla dzieci do końca. I pamiętam, że ludzkość tak podupadała w tym filmie. Bo wynalazła drukarki, dzięki którym sobie drukowali całe jedzenie, i tak ludzie tyli przez to, bo wiesz, tak żarli jak porypani. Jezus Mario. E, dzięki, Kitsune, za 5 lat. E, wit, e, wybacz mnie. Krawy. <ścoughs> witam, witam. E, dzięki, Wii Sparty. Ja tak myślałem, że już leżysz na. Na co? Natomiast na ile jest to zgodne z prawdą? Czyli bardzo od tego, witam. że aby dać początek produkcji, należy skończyć z komórką. Nie. I niekoniecznie będzie się to wiązać z takie dziwna animacja była, że trochę jak Simpsonowie była taka takie animacja. Ani mniej jedynie z bieżącej produkcji. Nie, Być nie, Solek, to, to była bajka, taka kresków, kresków, sposób, kreskówkowa. Na tą chwilę udało mi się znaleźć informacje o dwóch opcjach. Może być to pozyskiwanie w formie biopsji z konkretnych mięśni zwierzęcia, i wówczas i tak konieczne będzie utrzymywanie nie, nie, hodowli nie, nie i powiem, narażanie zwierząt na cierpienie. I choć brzmi to nieco lepiej niż ubój, to można zakładać, że nie chodziłoby tu o jedną biopsję, a raczej cykl życia zwierzęcia poświęcony na. Ty, ale patrz, skoro naukowcy są w stanie stworzyć mięso z, w laboratorium, to czemu nie mogą? Jeżeli tu chodzi o cierpienie zwierząt, usunąć jakoś tych takich, żeby zwierzęta w ogóle bólu nie czuły, rozumiesz mnie? W sensie nie będzie wtedy cierpienia, a nadal będą, rozumiesz czy nie? Czy jest w ogóle to możliwe? Skoro mogą stworzyć w laboratorium mięso, które jest jadalne, to to na pewno też jest możliwe. Na pozyskiwanie jego tkanek. Kwestie tego, ile zwierząt musiałoby być temu poddawane i w jakich warunkach. Przecież na pewno da się usunąć jakąś część mózgu, która odpowiada za jakieś bośce, bulować, coś takiego i tyle. Albo jeszcze inaczej, jakaś modyfikacja DNA. Nie mam pojęcia, ale na pewno jest coś takiego możliwego. Poza tym, przecież jest taki błąd. Chyba nawet u ludzi się to zdarza. Że, nie, że są, rodzą się ludzie, którzy w ogóle bólu nie czują. Więc jak jest to pewnie jakoś przebadane, no to wiesz, rozumiesz, nie? Po nitce do kłębka. Dziwnym trafem się odpaliłeś jak Iran. bo... W... Ja nawet nie czytam tego w dupę. Nie są jeszcze uregulowane prawnie. Nawet, ani nawet tego do końca nie czytam. Ale o tym później. Drugą opcją jest pozyskiwanie tak, komórek z płodowej surowicy bydlęcej. Jest to technologia znana mniej więcej od lat 50. Zwłaszcza komórki płodu bydlęcego cechują się bardzo korzystną kombinacją hormonów do wzrostu. Wypieprzyłbyś każde zwierzę na stół operacyjny po to, żeby zabrać im kawałek mózgu? Ale posłuchaj, ty sobie zdajesz sprawę, że Żydzi w jakiś sposób zabijają zwierzęta, żeby je zjeść, to pewnie... Takie coś nie byłoby problemem przy okazji, jak się urodzi to, żeby zrobić coś takiego na szybko. <laughs> szybko sobie pyk. Twierasz, zamykasz, tylko jeszcze to usprawić. Jednak pozyskiwanie tych komórek ciężko byłoby nazwać lepszym czy bardziej humanitarnym. Dalej <laughs> musiałoby się to wiązać z hodowlą bydła, ale już jedynie do co A Ty ja nawet nie wiem, czy da się także kawałek mózgu, czy może coś innego. Ale przecież wiesz, po prostu chodzi mi o taki jakby eksperyment myślowy, że skoro jest w stanie ludzkość stworzyć mięso w laboratorium, to może też jakby pójść w drugą stronę i stworzyć zwierzęta, które nie czują bólu. Rozumiesz? Ale to jest tylko takie pieprzenie, takie zastanawianie się z widzami. Dzięki czarek za 30 lat. I to wyłącznie do osiągnięcia pewnego stadium dojrzałości. I ciężko mi uwierzyć, że no, po racja, jednym wraca, takim no. zabiegu krowy byłyby przenoszone, na przykład do sanktuariów. Jest duża szansa, że cały spoko, cykl życia kochani, krowy. O, spoko. spokojnie. Witam, Anon! <laughs> Ale co ty piszesz? Ale posłuchaj, Anon, po pierwsze dzięki za suba, a po drugie, ty zmieniasz ulubionych streamerów częściej w dupę niż. No właśnie, niż ja robię poślizgi, a to już jest często. Ciąże, aborcji i uboju. Na tym nie koniec, bo przecież każda komórka potrzebuje składników odżywczych, aby móc dojrzewać no? i replikować się. Nie znalazłem konkretnej Ty, odpowiedzi dobra. na temat ilości wymaganych pasz i wygląda na to, że każda metoda produkcyjna stawia inne wymagania. Ty, ale w sumie racja, przecież... Nawet nie trzeba ucuwać części mózgu, tylko przecież przed jakby odebraniem życia dla takiego zwierzęcia, które już idzie na mięso, nie można zrobić tak, żeby całkowicie pozbawić je bólu, zanim się to zrobi? Jakimiś lekami na przykład? Albo czymś innym, bo może leki wpływają na to mięso, może jest jakaś inna metoda. Przecież jest to na pewno możliwe bez problemu co to za problem? Mieć to w dupie, ale tu chodzi o jakby o znalezienie środka, jak zawsze. Prądem jak... <laughs> ale co ty mówisz? Zwykle się radzi prądem i tak w dzisiejszych czasach jest? I co, i wtedy w ogóle bólu nie czują przed tym? Natomiast warto zaznaczyć, że o ile krowa w naturalnym jecha. środowisku ja już wiem, że może białko, na przykład z trawy. tak komórki nie dysponują takimi możliwościami. Potrzebujemy tu gotowych makroskładników, skrobi, dekstrozy, czy białek. Wiąże się to z koniecznością uruchomienia ha, no upraw, na przykład soj, czy kukurydzy i to na gigantyczną skalę. Czyli też z wycinaniem w pień całych ekosystemów. Pamiętam Rukaszu w Zieloną Milę jak nie namoczył gąbki ten brudas i się chłop spalił na krześle elektrycznym. To ty, a może weganie tak sobie wyobrażają to? Bo wydaje mi się, że tak i nie ma, że że, że ludzie się aż tak znęcają, chociaż na pewno są jakieś przypadki, jakiś porypańców, ale o większości mówimy. Oj, porypane to wszystko. I to nawet jeśli konwertowalibyśmy jedynie istniejące pastwiska. Można zakładać, że ofiarą takich kroków mogłoby paść dziesiątki gatunków innych zwierząt. I tutaj aspekt moralny zaplata się z ekologią. Szczególnie wątpliwa jest argumentacja z emisją CO2. Dzięki Tomas za 22 lata a czy też innych szkodliwych Gonił. gazów. Yy, nie będę wam na razie grał. emisji dotyczyć będzie Inna samych jest. zwierząt, których populacja byłaby mocno zredukowana. Natomiast obróbka ogromnych pól uprawnych stoi innych emituje nie tylko CO2, ale również NO2 i inne. Elektryczne traktory to najprawdopodobniej utopia, a masowa produkcja baterii to kolejne ciężkie zagadnienie. Traktory wyposażone są w silniki diesla, które w tej chwili są szczególnie na a to dopiero początek prawdziwego zapotrzebowania na energię i produkcji śladu węglowego. Te gigantyczne ilości plonów musiałyby być. Kiedyś się biło świniaka, żeby się wypocił, żeby mięso było lepsze? Ty, jest takie słowo świniobicie? Naprawdę się biło świnie, żeby lepiej smakowało? Nie, to jest chyba jakaś. Znaczy... Nie mam pojęcia. Nigdy o czymś takim nie słyszałem, ale ja nie jestem ze wsi ani nic takiego. Na wakacje jeździłem, ale nigdy nie miałem do czynienia aż tak ze zwierzętami. To nie mam pojęcia. Tak, ciwę będzie. A ty już lecisz. Dzięki, Alecy, zawaliście 3 lata. Przecież przerabiane na składniki odżywcze, co może kosztować niepotyczne ilości świnie. energii. A jeszcze nie zdążyliśmy przejść Serio, do kosztów draco? energetycznych samej produkcji sztucznego mięsa. Żeby wyżywić choćby jeden kontynent, hale produkcyjne musiałyby być ogromne i non-stop utrzymywać odpowiednie warunki. Ale to nie, czekaj, to co on gada chyba bez sensu, przecież mięso to jest dodatek do jedzenia, a nie ten. Jakby główna część diety chyba, nie? Na, na przykład jak jesz obiad, taki tradycyjny polski, no to mięso to jest mniejszość w tym obiedzie. Czy może nie kalorycznie, ale tak objętościowo to raczej tak, nie? Jak widzisz świnie to niebieska karta ci ale co ty piszesz? I jak w przypadku niemal każdej nowości znajdziemy badanie bardzo optymistycznie podchodzące do każdej kwestii również środowiska jednak możemy też znaleźć takie mówiące wprost że Widziałem wpływ na środowisko masowej produkcji ja laboratoryjnej mięsa będzie wielokrotnie gorszy niż tak, metody owie. tradycyjnej. Pozostaje też Aha. pytanie odnośnie bezpieczeństwa takiej produkcji. Mam tu na myśli choćby katastrofy naturalne czy konflikty zbrojne. Jeżeli produkcja mięsa byłaby skupiona nie w kilku fabrykach, a nie tylko jak to płaci. jestem wszyscy... więc chcę kurwa złagodzić. Krew dał na golibordę 5 złotych, ja bardzo kocham zwierzęta. Trochę za bardzo decyzją sądu, niestety. Takie komplikacje mogłyby skutkować klęskami głodu na niespotykaną dotąd skalę. Bo wyobraźmy sobie sytuację, w której w danym kraju 75% mięsa powstawałoby sztucznie, a rolnictwo ukierunkowane byłoby głównie na zaspokojenie potrzeb tegoż przemysłu. Dosłownie kilka pocisków wrogiego państwa wystarczyłoby do położenia kraju na kolanach. Wiara w niskie koszty takiego mięsa pozostaje na tą chwilę właśnie w kategoriach wiary. Trochę jak kolonizowanie innych planet. Jak już wspomniałem, z jego produkcją wiążą się ogromne nakłady energetyczne. A ta, pomimo coraz to bardziej zielonych źródeł, wcale nie tanieje. Tu ma rację. Czytałem ostatnio jakieś chętne. 谁在吵？<noise> <noise> <noise> niebotycznie droga jest też sama technologia. Wyłącz to, no nie, ciekawe jest to mięso. Najbardziej optymistyczne publikacje mówią nam na ten temat tyle, że w najlepszym wypadku będziemy w stanie zejść z ceną do poziomu około 63 dolarów za kilogram takiego mięsa. Co? Za obietnicami największych entuzjastów nie znalazłem dotąd żadnych konkretnych danych sugerujących Skopię lepszy wynik. Drogo. Być może nie biorą one pod uwagę kosztów produkcji na innych kontynentach, natomiast nie nawet interesuje... Nie no, tylko USA. jak to płaci Pięknie. Jestem Żydem Więc się chcę kurwa wzbogacić no. Random Bruce dał na golibordę 5 zł, Ja też kocham zwierzęta ty, A ty na no, ty robiłeś Anon w czym? W jakich gierkach? I stosunku dzisiejszych cen do właśnie piś, prognoz e, To wydają się być niebotyczne Na tą chwilę kilogramę mięsa kurczaka w USA waha się od 3 do 7 dolarów a wołowiny około 20. Do tego dochodzi kwestia monopolu. Jak wspomniałem na początku materiału, na dzień dzisiejszy produkować i sprzedawać takie mięso mogą dwie firmy z USA. Natomiast pracuje nad tym 29. A w samej Polsce, według GUS, działa około 1,3 miliona rolników. Wielu z nich zajmuje się Fieddychy? też hodowlą zwierząt. Nawet jeżeli ich produkty skupują się na to jednak zysk ja rozkłada się na setki tysięcy mniejszych podmiotów. Jaka część Koszty są związane pewnie. z inwestycją no, pod produkcję mięsa z laboratorium są poza. Nie wiem, krycha, ale myślałem, żeby zrobić to. zasięgiem przytłaczającej większości z nich. Zatem już na starcie odpadają z konkurencji. Zastanówmy się teraz, czy te 29 firm powstało po to, żeby obniżyć koszty produkcji mięsa dla wszystkich, czy może zarabiać pieniądze. Jak wyglądałyby ceny mięsa dla przeciętnego człowieka, gdyby ilość dostawców zredukowała się. W tylu gierkach zrobił się hita? Ja pierdziele, w Dosłownie do garstki. Podsumowując, robił godę na dzień kiedyś? dzisiejszy, jeżeli produkcja mięsa miałaby działać lokalnie, to nie ma najmniejszych szans na tańszy produkt. Czy to przez. To? No ale to trochę bez sensu jest w ogóle takie spekulacja, ile to może kosztować, skoro ta technologia pewnie będzie się bardzo szybko rozwijała. Chyba, że zostanie po prostu porzucona i każdy dziwią to w dupie, ale jeżeli nie, no to na pewno będzie się rozwijało szybko i te koszty mogą się za 5 lat w ogóle inne. Inne być. Koszty czy to przez potencjalnie posiadające monopol w kwestii cen korporacje, a przeniesienie ich inne rejony wiem, to już potencjalne włosem. dewastacje ekosystemów w krajach trzeciego świata, zaśmiecanie ich, pogłębianie różnic w zamożności, ograniczone możliwości dbania o jakość produkcji oraz uzależnienie chyba najistotniejszej gałęzi gospodarki od zewnętrznych dostaw. Nie wygląda to zatem ani tak ekologicznie, ekstra, ani ekonomicznie, ani bezpiecznie, zwłaszcza długofalowo. A pod wielkim znakiem zapytania stoją kwestie etyki. Dobrze, że choć w smaku możemy nie odczuć różnicy. Mięso otoczy... Oczywiście... No Lukaszu, w sensie to byłoby dobre o tyle, że ludzi, którzy narzekają właśnie na tą przemoc i, i tak dalej, to zabijanie zwierząt, ten ból, no to by... to chyba im wystarczyło. I to byłoby chyba znalezienie środka, przynajmniej na dzisiejsze czasy, ale. no nie wiem. Każdy. Każ, aha, ok. Iście nie tylko białko, ale skomplikowana tkanka. I różne No dwójka jest dla siebie, bez grubością powięzi, zawartością tłuszczu, czy nawodnieniem. Tymczasem materia hodowana w gigantycznych naczyniach przypomina gęstą maź. Poszczególne podmioty Prawda, mają swoje drako, własne no, sposoby tak. na odtwarzanie natury i nie dzielą się na razie szczegółami. Być może na zawsze pozostanie to w sferze patentów jak choćby oryginalna receptura Coca-Coli. Wiemy natomiast o prasowaniu czy też wytłaczaniu komórek na wzór włókien, dodawaniu do nich substancji wiążących czy nawet druku 3D. I z relacji osób mających okazję skosztowania takich wyrobów, wiemy, że ciężko byłoby odróżnić je od produktów naturalnych. Pozostaje jeszcze kwestia zdrowia. Najłatwiej doszukać informacji o ograniczonej ilości używanych antybiotyków czy mniejszej zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych. Zabawnie jednak brzmią podobne informacje na temat hormonów, gdzie przecież główna metoda polega na dosłownie dostarczaniu komórkom rozmaitych czynników wzrostu. Tak, są to hormony. Komórki dorastają i replikują pod wpływem Czyli hormonów. Po nie się Przykład tego ruzić. konkretnego artykułu dobitnie pokazuje, że nie Iż warto mięso, usypiać czujności. Nawet jeżeli artykuł określony jest jako fakt Witam check cię, info. osoby sprawdzające fakty <strony> nie zawsze rozumieją tak. kluczową dla merytoryki terminologię. Mniej więcej w czasie, kiedy pierwsze dwie firmy dostały akredytację, w sieci szybko zaczęła się rozprzestrzeniać informacja, że... Ale to jest dość popieprzone, jak się o tym pomyśli, w takiej skali świata, że na zachodzie, gdzie już ludzie od bardzo dawna są bogaci, odchodzą od tego mięsa i wymyślają mięso z probówki. Podczas gdy w biednych krajach ludzie pewnie najchętniej żarliby tylko mięso, bo dopiero zaczynają się dorabiać. Czyli, żeby coś takiego w ogóle miało sens na całej planecie kiedykolwiek, to by chyba musiało być wszędzie tak samo na Ziemi. Żeby już każdy był po tej fazie rozwoju i każdy był na tym samym poziomie. To jest, chyba nigdy nie będzie możliwe. Czyli to albo będzie tylko dla bogatych ludzi, którzy już są tacy odklejeni, że już tylko zjedzą mięso z probówki, bo tak się ubzdurali, albo w dupę, nie wiem, albo dla nikogo, bo to będzie bez sensu. Jak się to... Jeśli mogę to wyhodować, się jego ślub lub skóry? Drako, nie wiem jak oni to robią, nie mam pojęcia w dupę. Ale może kiedyś coś takiego będzie możliwe, jak ty mówisz też. Może to jest jakby odłam tego, co ty piszesz. Mięso to jest Tylko, że to może być wzór murek nowotworowych, bo to bardzo szybko replikuje. Zjemy biednych, tak, no, no i, lepszy i w sposób. I gdzieś lub bezdawnych jest w USA, Jezus, tam to jest plaga. W USA też mają tak, że u nich transport jest dużo tańszy, hodowla takiego kurczaka. Aha, no może tak być, jak mówisz. Witam cię, Edyt. Oczywiście odpowiedzią była ogromna kampania fakt-checkowa, uspokajająca nastroje. Ale czy na pewno nie ma w tym ani ziarnka prawdy? Jeżeli będziemy produkować mięso z komórek macierzystych, choćby z płodów, to za pomocą czynników o, wzrostu czyli hormonów, z Browno, moduluje się kształt powiem. i funkcje. Natomiast komórki macierzyste mogą ewoluować w dosłownie każdy rodzaj komórki czy to w neurony, adipocyty, komórki mięśni, czy też właśnie komórki nowotworowe. Pytanie brzmi, czy posiadamy... Zjeżdżasz na urlop do Łodzi, wiem, że nie. Jak urlop do Łodzi? Co ty w dupę szukasz w tej zapchlonej Łodzi? Zwariowałeś? Na tyle rozwiniętą technologię, która zagwarantuje ja polecam? No idealnie na idealnie gładkie przejście między jednym fajne. a drugim. Najlepiej I czy w ogóle będziemy w stanie coś taką wywiesz. rozwinąć? Nie jest to przecież tajemnicą, to... że komórki macierzyste Zależy, bardzo szybko mówią właśnie do postaci komórek nowotworowych. Wystarczy im dosłownie kilka replikacji, aby takie zjawisko <trakon> mogło no wystąpić. Teraz wyobraź... Szatan chce, żebyśmy jedli sztuczne mięso nasiąknięte sztucznymi tworami? No tak, masz rację. Tam są na nowo kilka ton kać wypełnioną zreplikowanymi komórkami, które będą w imitacja kurczaka. Oczywiście pod każdą partią takiego mięsa będzie widniał podpis osoby kontrolującej proces. Natomiast Aha, konsument rozjeliby. zdany nie jest no. tutaj niemal w 100% Jakbyś na jakość był, produkcji tak, ja oraz kompetencje osób napryw. cały ów proces nadzorujących i może problem ten poleca, zauważa no. nawet sam producent takiego mięsa. I choćby dlatego nie widzę na horyzoncie rezygnacji z wcześniej wspomnianych biopsji zwierząt, czy też pozyskiwania komórek z płodów, co bywa częstym kontrargumentem tak, ja, ja entuzjastów. Ja no. Ograniczenie puli... Ja się w Holandii i u niej chleb kosztuje w okolicach jednego euro... Też taniej niż u nas? Ale jak? Jaki chleb? Ja nie wiem jakie są chleby w Holandii Ale no ogólnie u nas jest ja dość drogie jedzenie już W porównaniu do innych krajów i tak Nie wiem czemu Ale no rybane to jest Ale ja nie wiem jakie są chleby w Holandii Oni mają tam jakieś normalne takie jak u nas czy jakieś sierwo? DNA byłoby najprostszym sposobem na drastyczny spadek jakości Czy to pod... mięso można gdzieś spróbować? Wątpię. Pewnie to jest dopiero w fazie testów produktu. Tak. Wreszcie ja nie miał. wiemy, co dzieje się w przypadku, jeżeli część komórek wytworzy takie mutacje w kadzie. Czy, czy całość no, produkcji pewnie, tak. jest utylizowana, a może tylko część? Tak naprawdę mówimy. W Niemczech też sobie kosztuje, ale ma... chleb ma strukturę gąbki. No to takie tostowe chleby, takie gorsze niż tostowe, no to one zawsze są jakieś tam tanie, nie? To w Polsce też idzie kupić za 2 złote chleb w Biedronce, ale taki parchaty. A taki z piekarni, jak chcesz normalny, a nawet nie z piekarni, tylko z marketu, to jest droższy, no. Wiesz, jest wybór wszystkiego. A jeż, ale jeżeli w Holandii taki chleb fajny kosztuje z 1 euro, no to to jest przepaść. Tu o szarej strefie praktycznie nieuregulowanym prawie, ja gdzie mało jest konkretów, a więcej sloganów przedstawiających tą technologię jako modną i atrakcyjną. W tym miejscu niektórzy mogliby stwierdzić, że przecież nowotwory atakują wszystkie zwierzęta. Zgadzam się z tym natomiast nie na taką skalę. Poza tym sprzedaż mięsa ze zwierzęcia chorego na nowotwór jest absolutnie nielegalna. Kolejną tezą nagminnie zatwierdzaną przez rozmaitych fakt-checkerów jest zmniejszona ilość <grym> tak, wymaganych joch, antybiotyków joch, przy produkcji joch, takiego no, mięsa. To również moim zdaniem budzi poważne podejrzenia w kwestii posiadanych prawda, kompetencji takich osób. Bo jak wiadomo komórkom należy dostarczyć odpowiednią ilość składników odżywczych. Kucharza. Te zostaną Witam Lucek. energię, ale witam, wygenerują witam, też Lucek. odpady przemiany materii. Każda z hodowanych komórek to niemałe ilości produktów ubocznych. Wiesz ja co ja ci polecę co do pieczywa? W Lidlu są te takie bułki bawarskie to się nazywa. Takie ciemne, brązowe, zarąbistych. A najlepsze bułki jakie są obecnie w marketach. Dzięki których ilości zwiększa się im większy jest zbiornik. Dzięki za 39 lat. Nie jakieś grahamki zasrane. I z kolei rozwijają Dzięki się głośne bakterie i toksyny, nie tylko mogące zatruć całą produkcję, ale też przyczynić się do powstania mutacji. Zbieranie ich i neutralizacja to ogromne wyzwanie technologiczne tak, stojące prawda, no? przed firmami z tamtej branży. A przypominamy, że komórki Jasne. same w sobie nie posiadają układów odpornościowych. To sprawia, że są wyjątkowo czułe na czynniki środowiskowe, a poza bakteriami są w w mogą również wirusy i grzyby antybiotyki są w tym procesie absolutnie niezbędne i to nie tylko. Nie wiemy natomiast jakich substancji konkretnie używają te firmy i w jakich ilościach. A co za tym idzie, nie wiemy czy za sloganem mniej antybiotyków stoi jakiekolwiek pokrycie. Dwie a że w w influencerzy ok, i influencerzy oraz entuzjaści tegoż mięsa rozmijają się z prawdą, śmiałbym groszy. wątpić. To był stalowy szok. A teraz do następnego. No co no. przyszłość, chleb z probówki. Ciekawe. <laughs> Ciekawa, <laughs> przyszłość Ciekawa przyszłość czeka. Nie wiem. Słyszę Słyszę krzeki z rzeki, słyszę z krzek. Siok Słyszę z krzaki z rzeki słyszę z krzek Słyszę krzeki z rzeki, słyszę z krzek. Słyszę z krzeki, z rzeki słyszę z krzęk. Słyszę z krzaki, słyszę z krzek z rzeki słyszę z Słyszę z słyszę